Train I ride, 16 coaches on. Train I ride, 16 coaches on. Mała niespodzianka, pan poseł poda trzy pytania, które przygotował specjalnie dla was. Zapraszamy. Ja mam, myślałem, że będę coś odpowiadał, zadawać pytanie, tak? Witam serdecznie. To takie pierwsze pytanie. Za jaki utwór Elvis otrzymał Grammy, na żywo otrzymał Grammy? How great Tron. Oh. Brawo! Boston, tak? Ile tak mniej więcej z dokładnością, no obojętne jaką, ale ile płyt na całym świecie sprzedał? Zależy wszystko od tolerancji, jak to się przyjmie. Powiedzieć, bo bardzo dużo batlego wyszło i oficjalnych wydań, i winyli, i na sali, i tak, że... No właśnie, to... Czy za jego życia, czy po śmierci, bo po śmierci winyle też wychodziło jeszcze tak, przez no, lat. Oczywiście, tak, oczywiście. No właśnie, to jest chyba najlepsza odpowiedź, bo oczywiście różne są informacje, 600 milionów, tak, ale tak naprawdę to nikt tego nie wie, ile to było. Także bardzo dobra odpowiedź. A 1,5 miliarda też jest dobra. Dziękuję bardzo. No a teraz, ponieważ jesteśmy w takim lokalu, gdzie się też konsumuje, to jaka była ulubiona kanapka Elvisa? Bardzo lubię takie sandwiche robione z tostu, bananem, boczkiem. No, to wszystko wiedzą, słuchajcie. Z masą różową. Zresztą robimy to w domu. Ja z masą robię. No tak, no tak. No to wszystko wiedzą. Ja już więcej pytań nie mam w takim razie. Oczywiście dla fanklubu, tylko że umówimy się specjalnie na ręce pani prezes. Zapraszam do biura. Będzie jeszcze ekstra nagroda. Taka, która rzeczywiście, bo robicie taką wspaniałą rzecz, że to naprawdę, no dzisiaj oczywiście, dzisiaj jest taki dzień trudny, ale bez przerwy o was słychać, bez przerwy jesteście widziani, słyszani i cieszycie, pocieszacie innych również tym swoją aktywnością. Serdecznie dziękuję. No Elvis jest ciągle wśród nas. Tak. Dziękuję bardzo.